Piątek 31 stycznia w Domu Kultury w Hałcnowie odbył się koncert galowy 20. przeglądu Kolęd i Pastorałek. Na hałcnowskiej scenie podczas całego przeglądu zaprezentowało się ponad 600 uczestników z różnych placówek oświatowych i kulturalnych. W czasie koncertu galowego wystąpiło kilku laureatów. Pozostali laureaci otrzymali nagrody i wyróżnienia przyznane w kilku kategoriach wiekowych. Główną nagrodę dyrektora Miejskiego Domu Kultury otrzymała Aleksandra Bielewicz. Ja przede wszystkim dziękuję wszystkim uczestnikom tego konkursu. Dowiedziałem się, że było ich 600. Także brawa dla tej załogi, która tutaj przeglądała te wszystkie kolędy, słuchała. Brawa dla nich. 600 kolęd. To jest to najlepsze. Także bardzo to dziękuję, ale dziękuję przede wszystkim Państwu za dzisiejszą obecność. Pomimo tego, że oferta kulturalna Bielska-Białej jest tak obszerna, tak rozmaicona, Państwo jesteście w Hałcnowie. To świadczy o tym tylko, że Dom Kultury w Hałcnowie spełnia bardzo dobrą misję i spełniamy się kulturalnie. Dziękuję bardzo. Po rozdaniu nagród i dyplomów wystąpiła gwiazda 20. przeglądu Kolęd i Pastorałek zespół Tekla Klebetnica. Zespół był zdobywcą drugiego miejsca w 6. edycji programu Mam Talent.